Witam serdecznie, bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oceń prawdziwość zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. W systemie rzymskim do zapisu liczb 905 i 915 używa się tych samych znaków. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Więc może zamieńmy liczby zapisane w systemie dziesiątkowym na system rzymski. Tutaj mamy ściągawkę, jak wyglądają znaki rzymskie. Mamy 905, czyli to możemy zapisać jako 900 dodać 5. 900 to nie będzie 500 dodać 4 setki, bo najwięcej 3 setki można dodać. Więc musimy od 1000 odjąć 100, czyli MC, tak, od 1000 po lewej stronie będzie mniejsza liczba setka i jeszcze dodać 5. I druga liczba 915, czyli 900 dodać 10 dodać 5, więc 900 to jest CM, 10X i V to jest 5. No i niestety tutaj mamy dziesiątkę dodatkowo w tej drugiej liczbie, a w pierwszej nie ma. W związku z tym to jest zdanie fałszywe. Przejdźmy do zdania drugiego. W systemie rzymskim zapis liczby 781 ma więcej znaków niż zapis 816. Więc również zamieńmy te liczby na system rzymski. 781 to jest 700 dodać 80 dodać 1. 700 to będzie 500 dodać 2 setki. Tak? Czyli 500 dodać 2 setki. Kolejna liczba 80 to jest 50 i 30 i 1. I druga liczba 816, czyli 800 dodać 10 dodać 6. 800 to będzie 500 dodać 3 setki. Dodać 10 i dodać 6. No i teraz policzmy, ile jest znaków w pierwszej liczbie, ile w drugiej. W pierwszej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A w drugiej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Więc to zdanie jest prawdziwe. Faktycznie w systemie rzymskim zapis liczby 781 ma więcej znaków niż 816. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.